Zaczynamy zajęcia następne. Jesteśmy już na czwartym spotkaniu, a więc jeszcze pozostały tylko dwa spotkania. Natomiast dzisiaj spotkanie, jak zwykle, jest bardzo interesujące, ponieważ jest to spotkanie dotyczące sztuki negocjacji w biznesie. I jak zwykle nasze spotkania składają się z dwóch części. Pierwsza część wykładowa i witam serdecznie pana doktora Sławomira Bimcha, który jest pracownikiem naszych uczelni w Katedrze Zarządzania w Gospodarce i specjalizuje się właśnie w zagadnieniach negocjacji. Napisał bardzo popularną książkę na temat właśnie negocjacji wraz ze swoją żoną Anną Bimcha, która tutaj również siedzi i będzie uczestniczyła w zajęciach. Pan doktor w czasie wykładu postara się odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze pytanie. Czy w negocjacjach ludzie działają racjonalnie? Drugie pytanie. Dlaczego zmieniamy wyjściowe stanowiska w negocjacjach? Trzecie pytanie. Jak ustępować w rozmowach, by nie tracić twarzy? I czwarte pytanie. Kto jest wygranym, a kto jest przegranym w negocjacjach? Myślę, że to są bardzo ważne pytania i wysłuchajcie tego wykładu z dużym zainteresowaniem. Warsztaty, jak zwykle w grupach, będą poświęcone taktykom negocjacyjnym. I pan doktor Bimcha pod koniec części wykładowej powie nam, na czym będą polegały warsztaty. Witam serdecznie. Nazywam się Sławek Bimcha i będę dzisiaj tutaj z Państwem, z naszymi studentami prowadził spotkanie z zakresu negocjacji. Ale zanim przejdę do tego wprowadzenia do negocjacji, to może Państwa zapytam, no co to są negocjacje? No bo ciągle słyszymy, nie wiem, w telewizji, w biznesie, negocjacje, 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 ale co to jest? To jest bardzo tutaj, proszę Państwa. Negocjacje to są różne takie ustalenia, aby obie strony były szczęśliwe podczas zakupu. Różne postanowienia, żeby strony były szczęśliwe. Kto ma inną koncepcję? Proszę. Wymiana zdań między ludźmi. Wymiana zdań. Dyskusja. Rozmowa, która ma jakiś określony cel. Rozmowa, która ma określony cel. Co jeszcze? Żeby wprowadzić w życie swoje zdanie w czasie rozmów. Czyli swoje zdanie, rozmowa, która ma jakiś cel. Korzystne cele bez złych oddziaływań. Kolejna osoba. Negocjacje to jest dążenie do rozwiązania, z którego obie strony będą zadowolone. I jak widać, ile osób, tyle definicji. Proszę Państwa, rzeczywiście tak jest, jak tutaj, przepraszam, że nie wszystkim przekazuję mikrofon, ale sami zorientowaliście, że każda z tych osób zwraca uwagę na jakiś element negocjacji. W tych wszystkich kwestiach pojawiły się to bardzo istotne sprawy. Przede wszystkim to, że jest to rozmowa, to jest raz, a dwa, że chodzi o realizację pewnego celu. Można powiedzieć, tutaj będzie definicja taka nasza obowiązująca negocjacji, że negocjacje jest to proces do dochodzenia, do porozumienia w sytuacji sprzecznych interesów. A więc negocjacje są wtedy, kiedy są pewne sprzeczności pomiędzy stronami. No i tutaj doktor Wachowiak mówił o pewnych mitach negocjacji. Jedno z pytań, które się w nich zawarło, było następujące. Co zrobić, jak zrobić, żeby dojść do owej współpracy? I pierwszy krok negocjacji mówi coś takiego. Ustal reguły postępowania.
od takich najprostszych. Czas, miejsce spotkania, osoby, które biorą udział, ale warto jest pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli, słuchajcie, macie przekonanie, poczucie, że druga strona, z którą będziecie rozmawiać, nie zna reguł, które obowiązują w waszej grupie, należy ją o tym poinformować. Ponieważ jeżeli ona o tych regułach dowie się już w trakcie trwania rozmów, to wtedy wprowadzenie tych reguł może odbierać jako próbę presji, próbę manipulacji. Dwie proste ilustracje. Pierwsza z zakresu takiego życia biznesowego pomiędzy firmami. Opowiadał mi kolega, on jest właścicielem firmy prywatnej, gdzie zatrudnia handlowców. I on po 5 latach prowadzenia firmy postanowił zmienić system wynagrodzeń. Wiecie, co się stało? Otóż wielu pracowników jego firmy odeszło. Powód był bardzo prozaiczny. Otóż on, rozpoczynając swoją karierę, ustalał z nimi, czyli wprowadził pewną regułę, ustalał wspólnie z nimi zasady wynagrodzeń. Potem, jako właściciel, stwierdził, że ten system wynagrodzeń nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, należy go zmienić. I wprowadził tę decyzję. I był właścicielem firmy, jego pieniądze, jego firma, jego ryzyko. Wielu pracowników odeszło dlatego, że uważali, że jeżeli raz wprowadził daną regułę, to powinien uprzedzić o możliwościach jej zmiany. Odeszli z pracy, przyszli następni, stwierdzili, no takie są tutaj reguły, trudno, pracujemy, pracować trzeba. I druga ilustracja, taka bliższa naszym doświadczeniom. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że jestem waszym nauczycielem w szkole. I zaczyna się rok szkolny i mówię wam, że raz w miesiącu będzie sprawdzian z danego materiału. Po czym i będę ten sprawdzian zapowiadał. Po czym po 2 tygodniach trwania lekcji przychodzę do klasy i mówię, proszę wyjąć karteczki, niezapowiedziana kartkówka. Nie sądzę, żebyście byli szczęśliwi z tego faktu, że wprowadzam coś, czego nie zapowiedziałem. Możecie mnie, będziecie mieli święte prawo do tego, odbierać jako kogoś, kto łamie reguły. Także bardzo mocno podkreślam. Pierwszy etap to ustal reguły postępowania, tak? Ale ja wam zapowiedziałem jako nauczyciel, że nie będę robił niezapowiedziane. Będę robił tylko i wyłącznie zapowiedziane. W tym sensie. Kolejny krok mówi coś takiego. Nazwij interes. Interes to jest coś, na czym mi zależy. To jest motyw mojego postępowania. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ja tego chcę. Mogę się odwołać do waszych tutaj interesów. Żeście się tutaj pojawili. Dlaczego? Chcielibyśmy się czegoś nauczyć, nauczyć się czegoś nowego. Inny powód. Tak? Bo lubimy ekonomię. Lubimy czegoś się nauczyć nowego, czy coś jeszcze? Słuchajcie. Aż nadto bym mógł, tak? Rozwijać swoje piękności. I to są, słuchajcie, odpowiedzi na pytania, dlaczego tego chcę. Wcale nie jest łatwo nieraz określać swoje interesy, czy ujawniać je. Ja pamiętam, że będąc w waszym wieku, o jakichś interesach nie chciałem na przykład mówić swoim rodzicom. No bo jak tutaj nieraz powiedzieć rodzicom czy nauczycielom, że wolę siedzieć w domu czy grać w piłkę, niż